Witam serdecznie. Ciekawy temat, oddech życia. Jest to jedna z sekwencji, bez której człowiek nie może funkcjonować. Mówimy tu o oddechu życia, który łączy z bokiem, tak zwaną świadomością indywidualną. Mówimy też o oddechu, w tym wypadku o sercu, które łączy z drzewem życia. Mówimy wtedy o macierzy. Mówimy też o potencjale własnym, bez którego nie przejawimy się w tym świecie i mówimy oczywiście o tym czymś, co nas stworzyło, co jest pierwotnym światłem, co jest boskim zamysłem, a jednocześnie, gdy jesteśmy ucieleśnieni lub egzystujący w innych wymiarach, jesteś światłem zbawienia, a więc czymś, co od ograniczeń, od niemocy nas wyzwala. Nim, moi drodzy, przedstawię Wam, jak to jest ważne przy odzyskiwaniu mocy, pierwotnych zapisów, tych, które były takie rdzenne, pierwsze, czyste, jakie najwyższa inteligencja stworzyła specjalnie dla Was, a które później się psuły, wtedy, kiedy my żeśmy po prostu zaliczali swoje wcielenia. To mówimy o tym, że my je możemy odzyskać, ale odzyskać to jedno, a umieć to jeszcze wdrożyć w życie, przykryć tym nowym DNA te dziury, to wymaga czasu, wymaga precyzji, wymaga pewnych starań. Ale nie jest wcale takie trudne. Żeby to wszystko się stało, trzeba wejść w specyficzną, techniczną medytację zwaną oddechem życia. Ja żem się jej nauczył wiele, wiele lat temu na Atlantydzie, ale uwierzcie mi, dopiero niedawno, naprawdę niedawno udało mi się z niej skorzystać. To znaczy mogłem się nią posługiwać w tych naszych przestrzeniach, w tych nawet 12 wymiarach, chociaż 12 w jej przypadku wpadł mi gdzieś półtorej roku temu. Ale nie potrafiłem z nią wejść w świat energii przeciwnej. Tam, gdzie istnieją siły wrogie człowiekowi. A jest to bardzo ważna rzecz i opowiem wam dlaczego, bo to jest związane między innymi z moją niemożliwością wyjścia z pewnej choroby. Oddech oczywiście tutaj napisałem jest zwykły, jest komórkowy, o nim nauka zaczyna dużo mówić, a kiedy my go przerabiamy, to w mitochondriach, w jądrach komórkowych od razu pojawia się nie wiadomo skąd, bo to nie jest w tym wypadku produkcja przez mitochondria chemiczna, tylko to światło się pojawia z innej przestrzeni. I w ten sposób właśnie ludzie odżywiają się. To się mówi, odżywiają się światłem. A tak naprawdę mówimy o tym, że wszystko, co w nas jest, poprawnie funkcjonuje. Czyli każda komórka jest zdrowa lub prawie zdrowa, syta lub prawie syta i tak dalej. Więc ona nie potrzebuje jedzenia. Mówimy też o oddechu energetycznym, duchowym, kosmicznym i boskim. W moim przypadku ku poratowaniu mnie mógł zadziałać tylko oddech boski. I właśnie to się ostatnio stało. Ja, jak wiecie, tutaj mam problem z kolanami i tutaj, ponieważ ćwiczyłem bardzo dużo i byłem nadwyrężony, energię własną, to mi tam też porozrywało narządy. Dopiero jakiś czas temu okazało się, że ja nie byłem w stanie po prostu odzyskać połączenia między moimi kolanami a stroną przeciwną. Gdy będziemy tutaj mówić o naszych, powiedzmy sobie, wymiarach i tych wymiarów jest 12 i tutaj mamy neutral, czyli tu istnieją ludzie, tu jest świat wzrastania, to jednocześnie byśmy musieli mówić o 12 wymiarach w energii przeciwnej. Ja to skróciłem do 6 tu, do 6 tu, bo takie są mniej więcej przedziały mówiące o mocy. I teraz, bo ja jakżem się ścierał, jak poznawałem wiele tajemnic, to wchodziłem też do kamlaru. To jest poziom powyżej stwórcy w energii przeciwnej, w świecie totalnego podporządkowania. Ja tam na warsztatach opowiadałem, jak to jest. Raz czy dwa razy byłem z grupą właśnie w kamlarze, w tym krystalicznym, mrocznym, ale pięknym, czystym, klinicznie czystym świecie. Bardzo mało tam jest ludzi, to mnie zadziwiło. Jeden może wynajmować chyba ze 100 mieszkań. Tak jest, wszystko na wyrost, pięknie zrobione. I właśnie Pan Ciemnego Horyzontu, który w kamlarze zasiada, to jest, jakbyśmy powiedzieli, ktoś, kto mnie uwalał cały czas
bo ja przeszkadzałem mu tu w tworzeniu nowych struktur. Jak wiecie, przed tym kanałem ciemności, potem cała ciemna sieć powstała i te siły właśnie w ten sposób, poprzez tę sieć, wpływają na ludzkie myśli, na ludzkie emocje, właśnie na dysydentów, na tych, którzy decydują o tym, jak ma wyglądać społeczny, ekonomiczny, gospodarczy i tak dalej obraz tego świata. Więc tam byłem sporo razy, poznawałem pewne rzeczy i nawet nie zdałem sobie sprawy z tego, że między innymi moje organy były podłączone pod energię z tego wymiaru. Więc ja, ta moja żywotność komórek, mimo tego, że procesy zdrowienia były wysokie w kolanach i w brzuchu, była mała. To było często w stanie śmierci klinicznej. Jak byłem w szpitalu, to wtedy umierałem. Nie było mnie przez prawie tydzień. A to by mnie dobiło, gdyby nie nasz świat duchowy, który mnie wtedy uczył, kiedy byłem rozdzielony w trzech, a właściwie w czterech postaciach. I dopiero ostatnio, naprawdę ostatnio udało mi się właśnie poprzez oddech życia, bo już mogłem korzystać z tego najwyższego jego poziomu, czyli z oddechu, jak to się mówi, świadomości uniwersalnej, świadomości indywidualnej, która się ukazuje pod postacią spolaryzowaną, pod postacią Boga. W tym wypadku drugą postacią spolaryzowaną, tu jest 13 wymiar, to w wymiarze zerowym, jest biologia, siły przyrody, pani zmian, wiosna, jak to się mówi. I moi drodzy, jak dzięki temu oddechowi, kilka dni temu żywotność moich komórek podniosła się w kolanach do 50% i nie spada. A to oznacza, że i tak wyciągnie mi się zdrowie, bo przecież wiem, przynajmniej do poziomu takiego mniej więcej średniego. Ale ja cały czas pracuję, bo są jeszcze inne tu wzmocnienia. Dlatego, moi drodzy, jak zobaczycie, a podróżujecie, a jak staracie się być dobrymi ludźmi, staracie się być asertywni, tacy prawdziwi, to zawsze ciemność tu was będzie w jakiś sposób doganiała. Będzie chciała was zepchnąć z tej drogi ku światłu, żebyście zeszli w spaczenie. I to jest właśnie takie lekko przepisane ze skali numer 1. Tutaj jest powiedziane, jak to wszystko wygląda. No nie, jaki jest rozkład mocy. Dobrze, i to sobie przećwiczycie, posprawdzacie, jeśli cokolwiek was uderza, a tu zobaczcie, są siły ciemności stwórcze pierwszego szeregu, to są ci i dusze pojmane, te nieczyste nasze, to ludzkie zło, które po śmierci przechodzi na tę drugą stronę, jak i istoty, które po prostu nas opracowują, czyli rozpracowują i podłączają. Tu no oczywiście to już jest wyższa liga, między innymi tutaj, już zapomniałem, jak to się nazywają, te czarne postacie, które mają na nas ogromny wpływ. Także, moi drodzy, to jest skalkę, tam macie na koniec, możecie sobie tak z ciekawości zeskanować, wydrukować. Tutaj też pamiętajmy, że gdy mówimy o oddechu życia, to mówimy o wejściu w pierwotne światło, czyli boskie, złote, tak zwane światło zbawiające od ograniczeń. I to światło życia składa się, bo mówimy o komórce pierwotnej, która powstała i która, czyli zamysł boski, i która później wszystko tworzyła. Schodząc do granicy między 12 a 13 wymiarem, stworzyła też matrycę tworzenia. No nie, dzięki czemu później programowo wszystko zaczęło się konstruować. Więc ta komórka pierwotna, no nie, którą my, po którą się potrafimy sięgnąć, to w 20% zawiera w sobie biologię i w 80% z wymiaru 13 zamysł boski. To co, moi drodzy, teraz przystąpię do tłumaczenia, w jaki sposób macie się tym oddechem posłużyć. Ja przygotowałem dla was techniczną, a to jest techniczna medytacja. Nie mówię, że skowronki śpiewają, a ich śpiew jest tak cudowny, że nawet uszy mi się nadzwyczajnie trzęsą. Nie. Tutaj, moi drodzy, jest typowa robota, typowe przeistoczenie, mała metamorfoza, która pomaga. Ale najpierw parę rzeczy. Moi drodzy, mamy tutaj dziecko. Dziecko się rodzi. No, skoro jest w brzuszku albo też będzie wychodzić, to musi mieć jakąś moc własną. Ona może być zasilana, ale to jest dokładnie tak jak z akumulatorkiem w bateryjkach. On bardzo szybko się wyczerpuje. Musi być ładowany.
I w tym wypadku taką małą istotkę ładują dwie rzeczy. Zobaczcie się. Złoto, które schodzi z góry, to, które pochodzi od indywidualnego Bogu sława i oczywiście to tutaj, czyli tu mówimy o matrycy tworzenia, a tu o matrycy odwzorowującej to, co między 12 a 13 wymiarze się dzieje. Jak tworzy ten świat. I ta matryca odwzorowująca, czyli biologia, czyli wymiar zero, zasila człowieka od dołu, czyli zasila tych pięć wymiarów, a już przede wszystkim trzy, czyli ciało fizyczne, mózg, umysł, struktury podstawowe, emocje i część myślenia. Natomiast to, co idzie z góry, to zasila, uwaga, świadomość, czyli cząstkę boską, cząstkę świadomości, która chce się w tym życiu przejawić w istocie ludzkiej, o ile będą spełnione tutaj określone warunki. Ona nie chce strzelać do drugiego człowieka, ona nie chce jeść cały czas lodów i zadręczać swojego ciała. Ona chce dotykać ludzi z pięknem swojej natury, ona chce współtworzyć z nimi różne rzeczy, poznawać co to jest, zachwycać się tym światem, stworzyć warunki do życia w zgodzie i poszanowaniu. Jeśli to zostanie spełnione, bo w tym wypadku w takim człowieku, który jest, budzi się w całości psychika i przejmuje kontrolę nad umysłem. Czyli ona z tego wymiaru panuje nad istotą ludzką. To ona nie chce już uznawać granic, podziałów, no nie, i manifestacji niewłaściwego. Ona chce, by świat wyglądał jak Eden. No i wtedy w takiego człowieka schodzi właśnie ta świadomość. O, i więc te dwie siły spotykają się w człowieku, takim przede wszystkim biologicznym, bo tu jest ten trzywymiarowy człowiek, żeby jakoś zafunkcjonować. Ale kiedy my staramy się dostać do góry, oczywiście zakładam, że macie już pokasowane węzły karmiczne i wtedy możecie uruchomić jasnowidzenie, to idąc w ten sposób ku górze, ku szóstemu, siódmemu wymiarowi, gdzie jest jaś, ku ósmemu, gdzie jest świadomość energetyczna i te piękne światy Edenu, te pośmiertne dla duszy, potem świadomość duchowa, wymiar dziesiąty, programowa, wymiar dwunasty, można uznać, że też jedenasty, no i boska powyżej trzynastego. Jezus przecież miał świadomość boską i Budda funkcjonującą w 30%, więc to byli prawdziwi mistrzowie. Więc żeby to zrobić, to musimy właściwie się skonfigurować, pracować nad sobą. Dlatego ludzie trenują czakry, żeby się połączyć z absolutem. Do głowy im nie przyjdzie, że nie pracuje się z czakrami i człowiek normalny żadnej nie ma czakry, ani jednej. Ona pojawia się pierwsza tutaj, w trzecim oku, kiedy człowiek dociera do drugiego umysłu w wymiarze szóstym i budzi się wtedy jaś, takie zlepisko, takie coś, co łączy w sobie ten drugi umysł wymiaru szóstego, psychikę, która staje się pełną, bo ona ma trzy poziomy, no i oczywiście mamy tu też udział świadomości energetycznej. Nie całą, ale udział. To jest jaś. Takie pierwsze oświecenie. Człowiek jest wolny i może już wznosić się ku wyższym światom. Ale to należy się tylko ludziom, którzy tu dotarli o własnych siłach lub czyli poprzez ludzką, człowieczą doskonałość. Nazywamy ich wtedy dziećmi kryształowymi, bo to jest taki poziom, dziecko kryształowe, indygo. Lub też ktoś udostępnił swoją energetykę. Także, moi drodzy, żeby to wszystko się udawało i żeby też ten oddech, bo te siły są w nim zawarte, był właściwy, trzeba zdawać sobie sprawę, że musimy uruchomić energię złotą, która idzie z góry, energię, która idzie od biologii i uwaga, tą wewnętrzną moc energetyczną, która się pojawia w obrazie złotej róży. Te trzy elementy i jeszcze jeden. Przecież do połączenia z nadrzędną inteligencją potrzebujemy umysłu. Umysł podstawowy z drugiego wymiaru, który wpływa na ludzki mózg, nie ma tu kompletnie nic do rzeczy. Musi być ten z szóstego wymiaru, a umysłów mamy więcej. Cztery w 12 wymiarach i piąty złoty. Tak więc, moi drodzy, do uruchomienia złotego oddechu potrzebna jest znajomość tego, o co chodzi. A więc potrzebny jest umysł, potrzebne jest źródło mocy, potrzebne jest serce, które łączy z biologią, oddech, a więc płuca, które łączą z Bogiem.
Tu pamiętajmy, i tu tak dodałem, no nie, że mamy tych kilka wersji człowieka, który żyje w sobie. Człowiek biologiczny, trzeci wymiar, człowiek fizyczny, do czwartego wymiaru psychiczny, do piątego. My widzimy chodzące po ulicach dziwotakie i nie wiemy, czy to już jest psychiczny człowiek, czy taki zacofany fizyczny, czy totalny barbarzyńca, człowiek biologiczny, czy już człowiek energetyczny, który pracuje nad czakrami. A może on już jest tak doskonały jak człowiek duchowy, zwłaszcza jak wielcy Sado Guru będą cudownie przemawiać. Jest taki myśliciel, mamy inwazję jego wideoblogów tutaj w ezoteryce, a on jest człowiekiem psychicznym. On jest wyuczony, on korzysta z cudzej wiedzy, ale sam jest tylko psychicznym albo aż człowiekiem. Natomiast cała jego wiedza to jest czytywanie tego, co ściągnął z ksiąg w czasie swojej nauki. Więc on jedynie domyśla się, jak wygląda świat energetyczny, duchowy, czy też boski. Jak ktoś wie, o co chodzi, to wystarczy posłuchać jego kilka wideoblogów, żeby złapać się za głowę i wiedzieć, że mamy kolejną mistyfikację, która urabia ludzi. Jest tam sporo prawdy, o czym on mówi, bo on jest mądry, on jest dziennikarzem, raczej inteligentny, nie mądry, bo inteligencja należy do świata. Jest zręczny, ale jeśli chcesz iść do góry, a będziesz jego słuchać, to pamiętajcie, że za jego przekazem idą jego energetyczne ustawienia, a tam nie ma obudzonej energetyki, ducha czy cząstek boskich. I tu jest problem. I teraz tak, każda z tych cząstek, zobaczcie, ma umysł taki biologiczny, połączony z mózgiem, umysł fizyczny połączony z mózgiem, psychiczny człowiek, energetyczny i tak dalej. To wszystko, gdy mówimy o mózgu, jest jedynie narzędziem, które dba o to, żeby funkcjonowała dana struktura, dane człowiecze ciało. Ten mózg odpowiada za tego człowieka. Kiedy dojdzie tam parę parametrów, to ten mózg odpowiada za tego człowieka. Ten już jest podzielony. Ale te mózgi są tylko narzędziem, poprzez które umysł przejawia się. A to są tylko formy sterujące, czy też umożliwiające przejawianie się tych ciał naszych w danej rzeczywistości, w danych wymiarach, w których one funkcjonują. Bo zobaczcie, człowiek energetyczny jest przez nas niewidzialny, a jednak ma mózg, nie tylko umysł. Człowiek duchowy w nas zawarty jest niewidzialny, trzeba się nauczyć siebie odczuwać, ale ma mózg i ma umysł. No, jest to zagadka. W końcu dochodzi do tego, że nagle do wejścia w medytację oddech życia, czyli odtworzenie się w świetle zbawienia w pierwotnej komórce, nagle mamy wszystkie trzy elementy, bo one są potrzebne do programowania, do zmiany zapisów DNA. Te zapisy mówią o tym, jak nasze ciało funkcjonuje. A tu jest na przykład, że wątroba już od czterech pokoleń musi być chora, bo brakuje tu właściwych połączeń. Że nasza psychika zawsze będzie zawodna lub coś innego w nas jest wadliwe. Albo że struktury energetyczne są nie takie, jakie trzeba. To jest właśnie w DNA zapisane. Tu są nasze nawyki, przyzwyczajenia, wszystko tu jest zakodowane. Nawet jak chcemy się zmienić, to tylko na krótką chwilę, bo nie potrafimy tego utrzymać, gdyż nasze tutaj programy, nami sterujące, po prostu nie są takie, jakie trzeba. Więc musimy jakiś dłuższy czas ugruntowywać te nowe stany doskonałości fizycznej i energetycznej, by się zapisały, by wtedy odsapnąć i cały czas kochać ludzi, nawet gdy patrzą na nas tak spod łba. Lub też nasze ciało w miarę się trzyma zdrowotnie, choć śledzia z mlekiem jemy, popijamy. Więc mamy tutaj tak, umysł, źródło mocy, serce, i oczywiście płuca. A więc wtedy dopiero przystępujemy do przeprogramowywania siebie, struktur zewnętrznych, jak i całego świata. Jeśli mamy odpowiednią moc, czyli w im wyższych wymiarach jesteśmy aktywni, czy też aktywnie obecni, to oznacza, że mamy większy wpływ na wszystko. I teraz jak wygląda, moi drodzy, oddech życia? Bo przygotowałem wam medytację to ukazującą, ale tak ogólnie, bardziej wprowadzającą. Tutaj musicie zdawać sobie sprawę z tego, jak to naprawdę wygląda. Wygląda to tak i dokładnie to się nie zmieniło od czasu, kiedy wiele lat temu pokazano mi to na Atlantydzie. A więc tak,
jak siedzimy lub leżymy. Akurat ja wolę leżeć przy medytacjach. Niemniej przy tej czy przy dzwonie nie potrafię leżeć, bo nie mam tych właściwych doznań. Muszę po prostu usiąść lub stać, obojętnie. To najpierw oddychamy. Ogólnie jest tak, że kiedy tak jesteśmy uspokojeni, bo jak jesteś nerwowy, pobudzony, no to nie wejdziesz w medytację. To jest techniczna, więc wielkich fajerwerków ze spokojem, ciszą nie trzeba, bo w tej medytacji technicznej ja już was wymuszam odpowiednią harmonię, odpowiednią ciszę, potem pustkę, jak i wejście w wyższe światy. Więc tu jest tak, widzimy światło przed sobą i oddychamy. Płuca są pierwsze. Zobaczcie, jak wychodzi ciałko malutkie z brzucha matki, to łapie oddech. To jest zezwolenie Boga na to, by istnieć. Tu musimy odwrócić procesy. Najpierw łapiemy oddech, potem znajdujemy się jakby w sobie i jest tu bicie tego serca, no nie, czyli powiązania z macierzą, z łonem kosmicznym, ze źródłem, którego przedstawicielem, czy symbolicznym jest właśnie łono kobiece. Potem to źródło własne mocy, no i oczywiście to główne, ten zamysł boski, to światło, to pierwotne. Więc tutaj oddycha się i zauważycie powolutku, że coś się zmienia, że to światło przed wami was otacza i tu, gdzie jest tułów, tak gdzieś do połowy brzucha, czy czasem do brzucha i tak troszeczkę do wysokości głowy, wokół was powstaje taka kula światła i ona bardzo szybko przypiera złotą barwę. I oddycha się i wypełnia się i nagle ciuch, poczujesz bicie serca. Serce się włącza i kula wtedy się poszerza, cały krwiobieg i tak dalej. Oddech łączy z górą, serce łączy z biologią. I potem powolutku czujesz, że tutaj w brzuchu powstaje jednak albo centrum energetyczne, albo widzisz wyraźnie światło, symbolicznie złotą różę. I wtedy ta kula schodzi niżej ciebie, jakby cię zabiera całego, łącznie z nogami i się poszerza. Ale głowy całej nie obejmie. Tu za chwilę poczujecie, dopiero jak oddychacie i tu jesteście pełni, że coś się dzieje. To właśnie umysł łączy się wtedy z górą i tu wtedy te odczucia są takie dziwne. Gdy chodzi o tę kulę, która otoczyła, która przeniknęła, która wchłonęła w siebie nasz tułów, że nie czujemy ciała, organów. Zaczynamy być świadomością, a ona nie ma ciała. Ona może jedynie w ciele przebywać. Nagle łączy się, jesteśmy w takim stanie, w którym łączą się dwie części. My, świadomość, raz sama, bezodczuciowo obecna w ciele, a czasami czujesz to ciało, bo akurat wiesz, że te powłoki są twoje i w nich też przeżywasz życie. Ale po chwili poczujecie się, że jesteście pustką, że nie ma organów, że one zostały na ziemi, a wy jesteście wyżej. Jesteście wtedy w tej kuli złotego światła, a tu wasza głowa i inaczej ma jakby swoje drugie źródło, drugie połączenie. I tu wnikasz wtedy we wszystko. Czujesz, jak te energie lecą z góry na dół, z dołu do góry, ale przez chwilę. To jest taki symbol, że wszystko prawidłowo przebiega. Przy technice dzwonu, to tam akurat ten ruch energii czuć. Przy oddechu nic nie trzeba, bo ty już jesteś obecny i twoja obecność jest tu kluczem. A obecność nie ma ani ciała, ani nic. Ty po prostu jesteś w nieznanej nam formie, w nieznany nam sposób. Po prostu dar obecności. I to czujesz i to jest piękne. Wtedy znajdujesz się w źródle i możesz wszystko zmieniać. Tutaj właśnie na tym rysunku przedstawiłem człowieka, który już jest właśnie w tym złotym kokonie, w złotej kuli i ma już złoty boski mózg. Zawsze możecie sobie sprawdzać. Jezus, tak jak miał obudzoną boską świadomość, to korzystał w 30%, nazwijmy to, z mózgu uniwersalnej świadomości, spolaryzowanej męsko. O, powiedzmy może tak. I wtedy jest się w odpowiednich rezonowaniu z całością. I moi drodzy, to co jest ważne, wtedy dopiero wiesz,
Kto tu na ciebie działa, to jest symbol sił najwyższych i wszystko widzisz, że jest zakodowane. Wszystko, ale to wszystko, choć programy funkcjonują w wymiarze 12 i płyną wprost z matrycy, w 11 one powołują do życia formy, to później się przejawia w świecie duchowym, w świecie energetycznym jest prowadzenie potem tego wszystkiego, co w 7 wymiarach, jako ta nasza fizyczno-energetyczna rzeczywistość funkcjonuje, czyli fizyczna, bo wymiary energetyczne są w nas skryte. To są kody. Ja akurat tym uczyłem się bardzo dawno posługiwać i nieźle mi to wychodzi. I teraz tak. To, co jest istotne, my tu chcemy osiągnąć coś przez dotknięcie programów. Programy mają w sobie zapisane różne cuda. Cokolwiek w życiu wymyślicie, na cokolwiek wpadniecie, to pamiętajcie, że to wcześniej powstało w zamyśle Boga. My nie jesteśmy w stanie nic innego wymyśleć, bo jesteśmy stwórcami, czyli przekształcicielami tego, co było tworzone. Natomiast Bóg twórca tworzył coś, co jeszcze nigdy nie istniało. Dlatego my możemy przekształcać i odnajdywać się w znanym, wyższym siłom, choć jeszcze nie nam obrazach. Więc te kody są tutaj kluczem. I teraz wyobraźmy sobie, że my zaczynamy konfigurować się przestrzennie i w odniesieniu do swojego ciała, bo chcemy, żeby wyzdrowiało, i w odniesieniu do ludzi, żeby mieć z nimi inne rezonowanie, a więc i inny charakter relacji. To jeśli chcemy, zobaczcie, się najeść, a lubimy kury, to musimy tak, mieć rożną, albo jak widzicie, taki teraz często do kupienia grill, musimy mieć drzewo, zapalniczkę, która to ogień rozniecie i oczywiście kurę. Dzięki temu doprowadzimy przez złączenie tych elementów do grillowania i kurka się piecze. Ale moi drodzy, możemy też doprowadzić do tego, by mięso pojawiło się w ręku. Jezus, Budda to potrafili. Oni wyczarowywali programowo, właśnie w tym stanie oddechu życia, cuda. Więc wy, bo to jest forma przemienienia, trenujcie ten oddech i sprawdzajcie, jak blisko będziecie tego cudu. Pamiętajcie też, że chodzi o to, by w chwili szczególnej znaleźć się na wysokościach i właściwie ustawić kanał przemiany, ogień przemiany, metamorfozę, być tym feniksem. Bo pamiętajmy, że cuda występowały też u ludzi zwyczajnych. Nawet powiedziałbym często zbyt pospolicie zwyczajnych, może nawet negatywnych, ale potrafili w chwili szczególnej tak ustawić to wszystko, że nastąpiło sprzężenie i powstały cuda. Zamiast, moi drodzy, starać się o takie elementy i zestawiać się w taką całość, oni po prostu od razu coś wyczarowywali. Ale to nie jest jeszcze najwyższa szkoła jazdy. Oto najwyższa szkoła jazdy. Po co ten ktoś ma mieć mięso, skoro on może światło uruchomić w sobie i nim się odżywać? I właśnie na spotkaniach w Rusinowicach, które będą tylko tam i nigdzie indziej, będę też zawsze poświęcał czas na to, by z ludźmi ten oddech życia i manifestację pierwotnego światła w komórkach z ludźmi w jakiś sposób przeprowadzić. Ja sam jestem na etapie poznania tego. Informacje zeszły, informacje są pełne, ale przećwiczenie, no to jest co innego. Niemniej ten oddech życia jest jedną ze 100% metod, dzięki którym można to osiągnąć. Można też, będąc w tym stanie, zażyczyć sobie z kimś poprawy, bo te programy od razu włączą to, bo takie coś, choć jeszcze przed chwilą w twojej głowie nie istniało i się ten pomysł pojawił w zamyśle Boga, już i było. My czytujemy tylko książki, które Bóg stworzył. I w ten sposób właśnie dochodzi do takich cudów. Wszystko to są programy i trzeba nauczyć się nimi posługiwać. Akurat zamysł i pierwotne światło stoi ponad programami, ale właśnie poprzez programy, poprzez to, o czym mówię, możemy do tego dojść. Byle były takie intencje i wiara,
że to jest możliwe. No i w ten sposób widzicie, tutaj możemy ukształtować z człowieka boksera, nieprzyjaciela, człowieka zdrowego lub chorego. Wszystko zależy od tego, co on będzie chciał, by się stało i jak intensywnie i należycie będzie ćwiczył. W ten sposób można ćwiczyć własną doskonałość fizyczną, energetyczną i duchową. Wszystko to jest programowanie siebie. Dlatego, gdy mówimy tutaj o Edeńczykach, to mówimy o ludziach, którzy muszą odzyskać pierwotne kody, pierwotnych siebie, tych czystszych, doskonalszych, chcących tworzyć wielką rodzinę. Bo dopiero taki człowiek, ten doskonalszy, uświadamia sobie, że bez ludzi nic nie ma, nic nie jest warte. Po prostu. Trzeba z nimi tego doświadczać. Czyli jak widzicie, umysł, wejście w nici DNA. To wszystko sprawi, że powolutku w tych programach, w matrycy istnienia, w zamyśle boskim się odnajdujemy jako ta świadomość, która gdzieś tam w tyle pobrzmiewa, a którą jesteśmy jednak na czas funkcjonowania w świecie fizyczno-energetycznym. O tym zapominamy. Kiedyś, albo też na innych planetach, ludzie o tym nie zapominają, bo świadomość mają włączoną, ale nas zdegradowano, zdegenerowano, wypruto te fakty i te drogi prowadzące ku wyższym wymiarom z naszego energetycznego DNA. A nawet gdyby było odtworzone, to ono musi bazować na fundamencie. Tym fundamentem, który je utrzymuje, jest naprawdę ciało fizyczne, pewne organy w nim istniejące, ale można przenieść taką wibrację, jak nie masz na przykład przysadki mózgowej, czegoś innego, te wibracje na inny organ, nawet na fragment żyły, która zaczyna inaczej rezonować i spełniać rolę uszkodzonego czy brakującego elementu. Tak czy owak trzeba się dostać do samego siebie tam. I przygotowałem wam właśnie medytację, która wam to umożliwi. Jest piękna, potężna, ale już prędzej chciałem ją zrobić, ale dosłownie kilka dni temu mogłem ją umieścić w przestrzeni i od razu wam daję. Ja tutaj tylko z tego, bym mógł sobie organizować warsztaty do końca życia. Po prostu, naprawdę. I bym robił to, co trzeba. Zobaczcie, to samo jest z jogą. O, jaka joga piękna. O, jakie tai chi piękne. Ale to należy do kultury dalekowschodniej. U nas to tai chi i yoga ma inny charakter. Może to być umiejętne energetycznie dbanie o sprawność, jak to się mówi, o sprężystość komórek. A yoga u nas ma taką samą wykładnię jako ćwiczenia, jako gimnastyka. A to jest bieg, a to jest ruch. To jest wszystko to samo. Tyle tylko, żeby pamiętać o tym, że cel jest wyższy. Połączenie z naturą, jej odczucie i tak dalej. A jaką metodę zastosujesz, kompletnie nie ma znaczenia. Ludzie natomiast ćwiczą jogę, bo sądzą, że tam odnajdą Boga. Nie odnajdą. No nie, Bóg jest w tobie i do tego nie potrzeba żadnych metod. Potrzeba po prostu otworzenia wewnętrznej drogi poprzez prawdziwą medytację ku sobie. Dzięki temu podpowiedzą ci, że joga jest dobra i tai chi jest dobre i dbanie o sprężystość komórek, rozpromieniowywanie ich, jak i gimnastyka. Byle się do tego należycie przyłożyć. Przyłóżmy się do tego, a zobaczycie, że też to wstrząśnie w jakimś zakresie fundamentem istnienia człowieka. Zapraszam do praktyki. Pamiętajcie, że bez was by mnie tu nie było, bo bym łowił ryby. A że ryb łowić nie lubię, no to bym nic nie robił, chodził po lesie. A że chodzić mi się ostatnio trochę odechciało, to bym siedział i oglądał telewizję. A że telewizji nie chcę oglądać, bo mi już dawno to zmierziło, to bym wyglądał przez okno. A że przez okno mi się wyglądać nie chce, to bym spał. A że spać mi się nie chce, to bym przestał istnieć. Znajdź wygodne i ciche miejsce do medytacji. Nie ma znaczenia, czy się położysz na kanapie, czy zasiądziesz w fotelu. Liczy się cisza i gotowość do wielkich zmian. Wszystko i tak samo zajdzie. Zadziałają siły, o jakich człowiek niewiele wie. Zostaną uruchomione moce, które stworzyły ten cały świat. Oddychaj równo i spokojnie.
Z każdym wdechem i wydechem pogłębiaj rozluźnienie. Na niczym konkretnym się nie skupiaj. Czuj się lekko i spokojnie. Za chwilę znajdziesz się w matrycy istnienia, tam gdzie znany i nieznany Ci świat wziął swój początek. Tam stworzono Twoje ciała i przynależne im prawa. Tam w ogólnym zarysie przygotowano Ci scenariusz karmicznych wędrówek. Ciąg zdarzeń, który miał połączyć w zgrabną całość poznanie z pełnym doświadczaniem życia. Niestety, ludzie utracili wiedzę o programowaniu rzeczywistości, o białej magii, o duchowej transformacji. Duchową mądrość zamienili na intuicję, a energetyczną moc roztrwonili na emocjonalnych potyczkach. Ukształtowano wadliwy model człowieka. Pojawiła się jednostka słaba, pełna wad, skora do wojen i wyrażania się w prawie podporządkowania, nadto chora i uwikłana w wewnętrzne spory. Nie tak miał wyglądać pochód człowieka przez światy dla niego stworzone. Serce miało płonąć miłością, umysł miał tworzyć artystyczne wizje, a świadomość doświadczać pojednania ze wszystkim. Czas najwyższy usunąć błędne zapisy w DNA i odtworzyć kody, które pierwszym ludziom umożliwiały panowanie nad sobą i nad całą przestrzenią. Czas uruchomić światło przemiany, czas formować przyszłość pod kątem nadzwyczajnych wydarzeń. Wróci spokój, harmonia i poszanowanie. Człowiek na powrót sięgnie po laur zwycięstwa, nikomu przy tym niczego nie odbierają. Oddychaj równo i spokojnie. Ujrzyj białe światło, gęste, soczyste i opiekuńcze. Poczuj, jak ono drży, jak się do Ciebie dopasowuje, jak przeistacza, jak przybiera złoty kolor, jak coraz wyraźniej się z Tobą scala. Zacznij nim oddychać. Niech wnika w Twoje serce i płuca. Niech dociera do każdej komórki. Złoty strumień połączy oddech i bicie Twojego serca z uniwersalną świadomością. Dotknie kosmicznego łona i skopiuje pełen pakiet czystego DNA. Staniesz ponad czasem i przestrzenią, ponad prawami ograniczającymi dostęp do wiedzy i mądrości. Wokół Twojego tułowia tworzy się świetlista kula. Jej emanacje powoli roztapiają Twoje serce i płuca. Twoje narządy wewnętrzne rozpraszają się w jej blasku. Zaczynasz odnosić wrażenie, że nigdy ich nie było, że Twoja wyższa forma istnienia zawsze była ich pozbawiona. To poprawne odczucie. Złudzeniem jest wiara, że jest się ciałem, energią lub duchem, a nie świadomością. Cząstki Twoich ciał zaczyna spajać złote światło. Rozpoczyna się transformacja. Wszystko zostanie wzmocnione i udoskonalone. Powróci wspaniałość, jaka Cię tworzyła w łonie matki. Komórki fizyczne odzyskają dostęp do macierzy, do drzewa życia. Emocje odzyskają harmonię, myśli przestaną być rozbiegane, a potrzeby przestaną niepokoić. Kula światła wokół tułowia powiększa się i gęstnieje. W Twoim brzuchu pojawia się złote światło. Przypomina złotą różę. Płatki pąku rozchylają się i kwantowymi sygnałami komunikują, że są gotowe do połączenia z mocą źródła.
Jesteś kulą złotego światła, które powróciło do domu. Twoja świetlista natura tylko na czas ziemskich doświadczeń zamieszkała w fizycznym ciele. Zapomniała przy tym, kim jest i niepotrzebnie zaczęła korzystać wyłącznie z siły mięśni i energetycznej mocy należącej do przydzielonych jej ciał. Od teraz wiele się zmieni. Duchowa moc, DNA na zawsze zmieni twoje życie. Wszystko stanie się proste, nieskomplikowane i osiągalne. Samo zacznie cię przywoływać i siebie uczyć. Oddychaj równo i spokojnie. Pozwól ciału na wejście w pustkę. To wymiar, w którym ulokowano manifestację wszystkich twoich pragnień. Twoja głowa powiększa się z sekundy na sekundę. Jest jak balon. Odblokowana jaźń przejmuje kontrolę nad człowieczą częścią twojej natury. Połączenie z nadrzędną inteligencją staje się faktem. Od tej chwili uniwersalna świadomość osobiście będzie cię chronić przed zagrożeniami. Otoczy cię opieką i będzie wskazywać jak najkorzystniejsze rozwiązania. Bez większych strat będziesz wychodzić z każdej opresji. Jesteś okiem świadomości. Jesteś własnym projektem. Jesteś źródłem, które samo spełni swoje pragnienia. Zechcesz, a dostaniesz, bo takie jest prawo. Pozostań jeszcze chwilę w swoich duchowych wibracjach. Delektuj się swoją ponadczasową naturą tak długo, jak chcesz, tak długo, jak sprawi ci to przyjemność. Ja już cię opuszczę. Wszystko zostało zrobione. Pozostało ci tylko nauczyć się siebie odczuwać, rozpoznawać sygnały mówiące o tym, na co się zanosi i jak to zmienić. Zacznij też korzystać z prawa do kochania i bycia kochanym, do wolnostojeństwa i wolnostanowienia, do wszystkiego tego, co ci się należy od dziecka. Tego nikt ci nie odebrał, by zaznać szczęścia, miłości i dobrostanu nie trzeba wcale się zmieniać.